Ogłoszenia duszpasterskie na dzisiejszą trzecią niedzielę Adwentu. W liturgii Kościoła w tym tygodniu w poniedziałek przypada wspomnienie świętego Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wstawiennictwa Matki Najświętszej. Szczególne życzenia składamy dzisiaj trzem naszym księżom. Najpierw księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi, który w środę obchodzi 82. urodziny, a także księdzu profesorowi Dariuszowi Oko oraz księdzu Dariuszowi Burdzie, którzy w sobotę obchodzą imieniny. Życzymy księdzu prałatowi zdrowia, sił i opieki Bożej na dalsze lata. Także księżom Dariuszom życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych w realizacji powołania kapłańskiego. Zapraszamy na roraty, które odprawiamy codziennie poza niedzielami o godzinie 6:30 rano. W tym tygodniu spowiadać będziemy dodatkowo również codziennie przed mszami świętymi wieczornymi, czyli od godziny 18:00. Prosimy, aby nie zostawiać spowiedzi na ostatnie dni przed świętami, szczególnie z powodu ograniczeń związanych z epidemią. Przed ołtarzem można jeszcze nabywać poświęcone w naszym kościele opłatki. Specjalne zestawy opłatkowe zawierają także życzenia i modlitwę wigilijną. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na koszty świątecznych dekoracji oraz utrzymania naszego kościoła zimą. W przyszłą niedzielę składka na tace będzie jak co miesiąc kolejną składką inwestycyjną. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga ogłasza zapisy na organizowane tutaj na miejscu ferie z Jadwigą. Szczegóły na ulotkach przy drzwiach, stronie internetowej klubu oraz na Facebooku. W niedzielę Świętej Rodziny, czyli 27 grudnia o godzinie 12:30 odprawimy mszę świętą w intencji małżeństw, które w roku 2020 obchodziły 25 lub 50-lecie sakramentu małżeństwa. Bardzo prosimy, aby zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii jubilatów, którzy wezmą udział w tej uroczystości. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim tygodniu odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Alina Kopeć z Krowoderskich Zuchów 3, Jerzy Kumala z ulicy Łokietka 49, Jan Szpytma z Krowoderskich Zuchów 15, Andrzej Zagrodnik z Krowoderskich Zuchów 25 i Danuta Wiśniewska z Rusznikarskiej 16. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pragnę życzyć wszystkim